Cześć! Dziś zapraszam Was na trochę pytań specjalistycznych związanych z wyposażeniem w samochodu, które ma wpływ na nasze bezpieczeństwo w pojeździe. To zaczynamy! Czy apteczka doraźnej pomocy jest obowiązkowym wyposażeniem każdego pojazdu samochodowego? A tak, B nie, ale warto ją mieć, C tak, jeśli jest wyposażony w instalację gazową. No nie jest to obowiązkowe, ale oczywiście warto ją mieć. Czyje prawidłowa odpowiedź w tym przypadku to odpowiedź B. Jak powinien być ustawiony zagłówek? A. Tak, aby jego górna część znajdowała się na wysokości czubka głowy. B. Tak, aby jego górna część znajdowała się powyżej czubka głowy. C. Tak, aby jego górna część znajdowała się na wysokości szyi. I żeby on odgrywał swoją prawidłową rolę, powinno być ustawione tak, aby jego górna część znajdowała się na wysokości czubka głowy, czyli odpowiedź A. Który z tych przedmiotów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego? A. Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy. B. Komplet zapasowych żarówek. C. Urządzenie głośno mówiące do telefonu. I obowiązkowy jest ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, odpowiedź A. W jakich warunkach drogowych dozwolone jest używanie łańcuchów przeciwślizgowych? A. Gdy kierujesz pojazdem w okresie od początku grudnia do końca lutego, niezależnie od tego, czy droga jest pokryta śniegiem. B. Gdy temperatura powietrza jest mniejsza niż 0 stopni Celsjusza, niezależnie od tego, czy droga jest pokryta śniegiem. C. Gdy droga jest pokryta śniegiem. Więc łańcuchy wolno nam używać wówczas, gdy droga jest pokryta śniegiem, czyli odpowiedź C. Jaki wpływ ma stosowanie pasów bezpieczeństwa na powstanie obrażeń ciężkich przy zderzeniach czołowych? A. Zmniejsza ryzyko powstania obrażeń ciężkich lub śmiertelnych. B. Zwiększa ryzyko powstania obrażeń lekkich. C. Nie ma wpływu na ryzyko powstania obrażeń bez względu na ich rodzaj. Oczywiście, że ma wpływ i zmniejsza to ryzyko, więc prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A. Która z osób jest zwolniona z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy samochodem osobowym? A. Każdy pasażer na tylnym siedzeniu pojazdu. B. Każdy pasażer w trakcie spożywania posiłku. Kobieta w widocznej ciąży. I zwolniona jest kobieta w widocznej ciąży, odpowiedź C. Na którym zdjęciu zagłówek jest dobrze ustawiony? I tu właśnie to będzie fajnie widać, na zdjęciu A, B czy C. I tu widzimy, że prawidłowo najlepiej chroni na zdjęciu A, czyli odpowiedź A jest odpowiedzią prawidłową. Jak ustawisz fotel kierującego przed rozpoczęciem jazdy pojazdem? A. Przysunę jak najbliżej kierownicy. B. Tak, aby zapewnić sobie pionową pozycję. C. Odsunę jak najdalej do tyłu, tak jednak, abym lewą nogą mógł swobodnie wcisnąć pedał sprzęgła. I tutaj prawidłowo jest, żeby odsunąć jak najdalej, ale oczywiście tak, aby móc swobodnie operować pedałami, czyli odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową. Który z wymienionych przedmiotów należy do obowiązkowego wyposażenia każdego samochodu osobowego? A. Koło zapasowe, B. Apteczka doraźnej pomocy, C. Gaśnica. I w tym wypadku z tego kompletu obowiązkowa jest gaśnica, odpowiedź C. Która z osób ma obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa? A. Osoba przewożona na wózku inwalidzkim. B. Kierujący pojazdem. C. Kobieta w widocznej ciąży. Z tych osób kierujący pojazdem ma obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa. W jaki sposób ustawisz fotel kierowcy przed jazdą? A. Tak, aby umożliwiał swobodny dostęp do urządzeń pojazdu służących do kierowania i sterowania nim. B. Tak, aby plecy nie przylegały do oparcia. C. Tak, aby ręce trzymające kierownicę były całkowicie wyprostowane w łokciach. I oczywiście musi być tak ustawione, aby umożliwiał swobodny dostęp do urządzeń, czyli odpowiedź A jest odpowiedzią prawidłową. Który z wymienionych elementów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego? A. Trójkąt ostrzegawczy, B. Apteczka, C. Koło zapasowe. I już wiemy, że jest to trójkąt ostrzegawczy, odpowiedź A. Które z wymienionych uszkodzeń pasów bezpieczeństwa oznaczają bezwzględną konieczność wymiany pasów na nowe? A. Skręcenie lub zwinięcie pasu. B. Przetarcia, przewężenia i naderwania taśmy pasów. C. Trwałe zabrudzenia i plamy na taśmie pasów. No i ewidentnie trzeba wymienić pasy, kiedy już są przetarcia, naderwania taśmy pasów, czyli odpowiedź B. Jakiego sygnału dźwiękowego możesz używać w pojeździe samochodowym? A. O zmiennym tonie. B. O dowolnym tonie. C. O ciągłym, nieprzeraźliwym tonie. I w pojeździe możemy używać sygnału dźwiękowego o ciągłym, nieprzeraźliwym tonie. Jakie jest przeznaczenie trójkąta, który stanowi obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego? A. Oznaczenie ładunku na bagażniku dachowym pojazdu. B. Ostrzeganie o unieruchomieniu pojazdu na drodze z powodu awarii. C. Oznaczenie niesprawnych tylnych świateł pozycyjnych poruszającego się pojazdu. Oczywiście trójkąt ostrzegawczy służy nam do ostrzegania o unieruchomieniu pojazdu na drodze z powodu awarii, czyli odpowiedź B.
Którą z wymienionych części ciała ma chronić zagłówek fotela pojazdu? A. Kręgosłup szyjny, B. Kość czołową, C. Kość potyliczną. Ma chronić przede wszystkim kręgosłup szyjny, czyli odpowiedź A. Czy podczas jazdy w takich warunkach drogowych powinieneś korzystać z pasów bezpieczeństwa? A. Nie, gdy poruszam się z niewielką prędkością. Tak, w każdym przypadku. C. Tak, ale tylko w przypadku jazdy z prędkością większą niż 50 km na godzinę. Oczywiście tak, w każdym przypadku powinniśmy mieć zapięte pasy. W jakich warunkach pasy bezpieczeństwa działają właściwie? A. Gdy są właściwie wyregulowane i zapięte. B. Gdy są zapięte z dużym luzem w odcinku biodrowym. C. Gdy odcinek piersiowy pasa znajduje się na wysokości szyi. Oczywiście wtedy, gdy są właściwie wyregulowane i zapięte, działają prawidłowo, czyli odpowiedź A. Czy dorosły pasażer samochodu osobowego przewożony na tylnym siedzeniu ma obowiązek używania pasów bezpieczeństwa? A. Nie. B. Tak, ale tylko wówczas, gdy pojazd porusza się poza obszarem zabudowanym. C. Tak. Oczywiście ma. Pasażerowie również mają taki obowiązek. Odpowiedź C. Na których drogach publicznych masz obowiązek zapinać pasy bezpieczeństwa? A. Na wszystkich drogach. B. Tylko na drogach twardych. C. Tylko na drogach poza obszarem zabudowanym. Oczywiście na wszystkich drogach mam obowiązek, czyli odpowiedź A. Jakie mogą być skutki niezapięcia pasów bezpieczeństwa przez kierowcę? A. Większe uszkodzenie pojazdu podczas kolizji. B. Większe obrażenie ciała kierowcy podczas wypadku. C. Uszkodzenie poduszki powietrznej. No, oczywiście może to być większe obrażenie ciała kierowcy podczas wypadku. Odpowiedź B. Które z wymienionych elementów stanowią obowiązkowe wyposażenie poruszającego się po drodze samochodu osobowego z przyczepą lekką? A. Trójkąt ostrzegawczy. B. Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa. C. Ogumione koło zapasowe. I ponownie jest to trójkąt ostrzegawczy z przyczepką również. Należy on do wyposażenia obowiązkowego. W której sytuacji zapięty pas bezpieczeństwa nie będzie działał właściwie? A. Gdy jest on skręcony. B. Gdy jego górna część jest umieszczona poniżej szyi. Gdy jest on napięty. No, wówczas gdy będzie skręcony, może działać niewłaściwie. Odpowiedź A. Jaką funkcję spełniają poduszki powietrzne? A. Zmniejszają uszkodzenia pojazdu podczas zderzenia. B. Zapewniają pełną ochronę kierującego i pasażerów podczas zderzenia. C. Zmniejszają obrażenia ciała, jakim może ulec kierujący i pasażerowi w wyniku zderzenia. Oczywiście nie ochronią nas w 100%, ale zmniejszają te obrażenia ciała, jakim może ulec kierujący i pasażerowie, czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C. I na koniec taki zestaw. Który z tych przedmiotów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego? A. Podnośnik, B. Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, C. Kamizelka odblaskowa. I będzie to ostrzegawczy trójkąt odblaskowy. To było ostatnie pytanie. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy film, za wysłuchanie. Przypominamy, że mamy dla Was teraz bardzo atrakcyjną cenę pakietu na pół roku. Można go również uzyskać z 15% zniżką. Informacje w opisie. Dziękujemy, zostańcie w domu, bądźcie bezpieczni. Pozdrawiamy.